ramach projektu Biblioteka Miejscem Spotkań w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie odbyło się spotkanie z zielarką Katarzyną Mikulską, która opowiedziała o wartościach odżywczych ziół, warzyw i owoców. Poruszyła także ogólny temat dotyczący zdrowego trybu życia. W latach 90. Wszyscy się rzucili na margaryny roślinne, bo nam powiedziano, że tu zwierzęce, cholesterol, miażdżyca, zawałowce. Przerzuciliśmy się na margaryny wszelkiego rodzaju, ale zawały, miażdżyce i sercowce nadal byli, a nawet ich przybyło. Co się okazało? Te wszystkie margaryny miały bardzo dużo tłuszczy trans, czyli tłuszcze, które się osadzają w żyłach, na organach wewnętrznych i tak naprawdę zrobiliśmy sobie krzywdę. Oczywiście te pierwsze margaryny, które były dobrej jakości, one były robione z danej rośliny. Na przykład kojarzycie to masło roślinne takie ze słonecznikiem? Słuchajcie, ono w tym momencie ma może 10% oleju słonecznikowego. Kiedyś było to 100% oleju słonecznikowego. Teraz jest bardzo tutaj uszwarcany olej palmowy, chyba że takowy, kojarzę, i dopiero ten olej słonecznikowy. To nie jest ta margaryna roślinna, którą my kiedyś kupowaliśmy. Bo z sentymentem sięgamy po to pudełeczko, bo ono się nie zmieniło, ale jakby skład się zmienił. No jest bardzo słone, też bardzo dużo jest tam witamin jodu, który wzmacnia nam ten smak, a nie powinien, tak? Jeśli chodzi o zdrowie, jakby to leczenie tych zioła, które my będziemy używać i które zdrowotnie chcemy, żeby nam się polepszyło, zawsze mnie pytają o to, że jakie zioła na co, tak, w jakiej formie je przyjmować. W większości przypadkach, na przykład jeżeli weźmiemy sobie książkę Klimuszko, czy sroki, czy pani Jadwigi Góreckiej, będziemy mieli mieszanki do picia. Ale przecież są różne inne postacie leku ziołowego, te proste, czyli oprócz naparu, który w kuchni nazywamy herbatą, a w kosmetyce tonikiem, bo to tak samo się robi, tylko że inaczej nazywamy. Możemy wziąć w postaci wywaru, gwaru, czyli zupy. Zupa też jest postacią leku ziołowego. Możemy robić pasty. Teraz modne jest pesto, czyli pasta. To też jest postać leku ziołowego. Ciasto też jest postacią leku ziołowego. Ciastka, cukierki, galety, żelatyny. W zielarstwie tradycyjnym zaczyna się od kuchni leczenie. Później każe się zmienić troszeczkę nawyki życiowe, typu nie pracujemy 20 godzin, tylko pracujemy mniej. Wysypiamy się i to nie znaczy, że mamy spać 8 godzin, 12, czy tam ile to potrzeba, tylko inaczej kto mówi, że o, zdrowy sen to 8 godzin. Nieprawda. Dzieci potrzebują 2 razy, 3 razy w ciągu doby po 3-4 godzinki, im to wystarczy i zobaczcie, jak się rozwijają. Później, jeżeli mamy pracę fizyczną, zwłaszcza panowie, oni potrzebują 6-7 godzin snu. My, z racji tego, że cały czas pracujemy, w pracy przyjdziemy do domu, musimy pozmywać, sprzątać i tak dalej, potrzebujemy czasami 8-12 godzin, ale są osoby, które potrzebują tylko 6. Jeśli chodzi o... Dobra, w postaci, jak widzicie, taki obiad też jest lekarstwem, czyli takiej postaci obiadowej, śniadaniowej. Ale taka nalewka też jest zdrowa. Tylko nie nalewka taka, że jestem na rauszu, tylko jak to mówi królowa angielska, przed snem kielonek, kieliszeczek. Na przykład dla osób, które mają bardzo gęstą krew, a to jest teraz jeden z największych problemów. Nie rzadka krew, tylko ta gęsta, zakrzepowa. Mówią, że zakrzepy się robią, różnego rodzaju zastoje. Te osoby mają niskie ciśnienie, te osoby bardzo często mają problemy z sercem, miażdżyca. To są te, to jest ta... No to lekarstwem na przykład jest setka przed snem.
Nie mówię o alkoholach metyloetylo, ponieważ to są chemiczne alkohole. Mówię o prawidłowej fermentacji, takiej naturalnej fermentacji. Jeżeli nie lubię kielonka, to sobie robię nalewkę. Na przykład z czarnego bzu, jest bardzo dobra. Teraz mamy okres na dereń, dereniówka, jarzębinówka, bardzo dobra jest. I tutaj słyszałam, że macie gdzieś niedaleko czeremchę amerykańską lub polską, też polecam. Ale to taki kieloneczek malutki na sen. On powoduje, że przez nos jakby, bo najgorsze zmiany zachodzą poprzez sen. Wtedy organizm jakby próbuje się odbudować, zregenerować. Jeżeli nie ma nagromadzonych środków przez dzień, czyli jak utrzymywaliśmy te posiłki, to on się nie zregeneruje. I efektem tego, że organizm jakby się nie uzdrowił, jakby jest jeszcze gorzej, to jest ten efekt takiego niewyspania, takiej ociężałości. To jest takie, ale to nie jest, ale ja nie mówię o czymś takim, że spaliśmy za mało. To jest ciężko to rozróżnić, tak? Albo czasami jest tak, że my się przebudzamy. Powiedzmy, idziemy sobie spać i przebudzamy się o 5-6 rano. Ale nie musimy wstać, więc idziemy dalej spać. To jest najgorsze, że możemy zrobić. Ponieważ jak my rano sobie obudzimy się, tak przebudzimy, to jest oczywiście nie obudził nas ktoś typu, da się nie zawalił, albo mąż tak do pracy nie szczupł na nas łokciem, tak? To jest takie samoczynne przebudzenie. To wtedy organizm mówi, ja już wstałem. Czyli powinno się wstać i zacząć działać. Później oczywiście jest spadek formy po południu. Drzemka nie jest żadnym, nie wiem, wykroczeniem, nie jest to coś strasznego. Taka drzemka pół godziny dobrze na zdrowiu w południu. Tak przeważnie jest, jak słuchamy własnego organizmu. Bo organizm czasami potrzebuje uregulować na przykład skok cukru. To się dzieje po 17-18. Wtedy organizm zaczyna zwalniać, ponieważ już niedługo jest noc, idziemy spać. Tak? Więc fajnie, i dlatego kryzys takiego człowieka, który rano wstał, zaczyna się o 17, nie? Tak, jesteśmy senni, to wtedy właśnie spowalniamy, jakby ten cukier nam się obniża, spowalnia nam się cały metabolizm i jakby ta insulina też inaczej pracuje. Czosnek, cebula, pietruszka, ser, kalafior, stokrotka, co tam mam jeszcze białego? Pasternak. Wraca do łaski. Wszystko białe, co my jemy, ma w sobie antybiotyk. Najwięcej antybiotyku ma cebula, czosnek, z takich polskich warzyw. Więc jest używane, jak chorujemy. Najgorzej, jeżeli jeszcze bierzemy antybiotyk farmakologiczny, to wtedy jakby z organizmem coś się dzieje. Więc albo bierzemy ten czosnek, albo bierzemy farmakologiczne leki. Kolejnym takim kolorem, i on jest właśnie bardzo dobry na to, żeby tego nowotworu nie było, tak? Że my zapobiegamy, czyli działamy profilaktycznie, są wszystkie pomarańczowe i żółte rośliny. Dlaczego? Dlatego, że one mają taką substancję jak beta-karoten albo karoten, który tak w takim wrzucony do wielkiej miski witaminy A. Tych witamin A jest tak jak witamin B. A1, A3, A5, A17, chyba jest A19 wszystkich. I one różnie się nazywają. Najpopularniejsze jest karoten i beta-karoten. Mamy bardzo dużo w marchewce i to jest najbardziej nam znane, ale tyle samo beta-karotenu mamy w pomarańczy na przykład. Kolejnym kolorem, który bardzo fajnie działa, jeśli chodzi o nowotwory, są wszystkie fiolety. Znaczy ja mówię też o różnym cieniu tego fioletu niebieskiego. Ten flawonoid się nazywa antocyjanem i pochodne. Oczywiście będzie mnóstwo innych nazw tych pochodnych, bo to każda roślina będzie miała nazwany swój własny antocyjan. Co on powoduje? On truje organizm. Dosłownie. Dlatego z tymi fioletami musimy uważać.
Jeżeli za dużo zjemy fioletów, to organizm jakby zostaje biegunki lub wymioty. Mówi się, że mamy alergię czy coś. Nie, po prostu organizm próbuje sobie pomóc, żeby tej trucizny było jak najmniej. Dlatego tak niektórzy bardzo często do toalety chodzą i zjedzą fioletowy jelon. On działa oczywiście moczopędnie, ale ma bardzo dużo antycyjanów, więc też trzeba uważać. Ale kosmetyki na wyciągach z pestek winogron czy samy winogron działają bardzo regenerująco i bardzo odżywczo, więc wtedy też mamy bardzo ładną cerę, skórę. To są preparaty, no nie tanie, ale najłatwiej jest kupić olej z pestek winogron, polecam, i smarować im ciało. Jeżeli to właśnie cery dojrzałe, bardzo fajnie działa, ponieważ powoduje, że mogą zniknąć całkowicie zmarszczki, ale te powodowane jakby przebiegiem lat, mimiczne się nie zlikwiduje. Po prostu byśmy musieli bardzo uważać na nasze wieloletnie grymasy na twarzy. Jak ktoś się śmieje, nie mógłby się śmiać, by nie mieć tutaj, nie ma to bez sensu, prawda? Śmiejemy się. No i jeszcze do tego by przydało się gimnastykę twarzy, typu masowanie, tak żeby podciągnąć tą skórę, jakby ją wyćwiczyć. I jak to wszystko razem połączymy, to automatycznie ta druga brudka nam znika, kąciki się podnoszą, te powieki nam nie opadają, bo będzie tutaj wszystko pięknie nam naciągnięte i odżywione. Żeby przyswoić witaminę E, które jest bardzo dużo zielone, no, trzeba tłuszcz zwierzęcy i cynk. Dlaczego cynk? Ogólnie, jak przychodzi, każda witamina oczywiście ma swoją własną historię w organizmie, a ja bardzo lubię historię witaminy E, ponieważ ona jest taka. Ja jem sobie zielone z tłuszczem zwierzęcym, tak, żeby tą rozpuścić tą witaminę E. Ona jest rozpuszczona, czyli strawiona i ona idzie do swojego siedliska. Siedliska witamina jest co? Wątroba. I ona sobie tam mieszka w tej wątrobie. I mimo to, że ona jest przede mnie strawiona i jest w wątrobie, ona nic innego nie robi, dopóki nie przyjdzie po nią cynk. Cynk musi być do reakcji chemicznej, żeby witamina E zaczęła dbać o naszą skórę, włosy, bo od tego ona jest, aby się regenerował nasz organizm. Ona potrzebuje cynku i witaminy C. Jest taka książka pani Bator, Zamień chemię na jedzenie. Ona wydała dwie już te książki, ponieważ lekarze powiedzieli, że jej dzieci nie umrą. Urodziła dzieci i jedno dziecko w wieku 4 lat, drugie w wieku 5 lat zaczęły bardzo mocno chorować, na wszystko miały alergię, nic nie mogły jeść. I lekarze stwierdzili, że nie ma na nich ratunku, one zginęły. I powiedzieli, że mogą ich załatwić w hospitalizację, że te dzieci zostaną jakby hospitalizowane, mogą sobie umrzeć albo w domu, albo w tym szpitalu. Ewentualnie z NFZ-u przysługuje jej tam chyba 3 godziny dyżurkę. Ona się z tym faktem nie, oczywiście się załamała, z tym faktem się nie pogodziła i zaczęła szukać rozwiązania. Zaczęła czytać zagraniczną, zaczęła ku naturze, tak? Stwierdziła, że najpierw możliwe, żeby jej dzieci umarły. Słuchajcie, wypaliła wszystko z domu, co było chemiczne, nawet meble syntetyczne, wszystko. Przyniosła się nami, zmieniła swoje życie o 180 stopni. Dzieci zaczęła żyć tylko jedzeniem tym, które ona wyhodowała i uprawiała. Dzieci żyją do tej pory, są zdrowe, silne, a ona zaczęła prowadzić w ogóle blog, żeby psy się tutaj poradzić. Zaczęła prowadzić, żeby sobie podpisać, że jak sobie z tym wszystkim poradzić, ludzie tam mi pisali, pomagali i tak dalej. Słuchajcie, i tam wpadli na to, żeby ona wydała książkę o tym. Tak? Żeby ona, jak już ma na tym blogu te artykuły, te swoje wypowiedzi, żeby ona to zamieściła, żeby ona to wydała. Pierwsza książka ma 81 przepisów, druga ma chyba 200 przepisów. Jak karmić dzieci, żeby, znaczy siebie też, jej zdrowie też się polepszyło. Bo po prostu cała rodzina jakby się